Siema, 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 mordy. Tutaj Zaktolikow TV. Otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnych rywalach, którzy zawłodu nie jeden mecz w tenisa wygrania. Mianowicie chodzi o tenisowych rywali Gerego i Pita. I cóż o nich sądzę, szczerze wam powiem. Gary i Pit mają bardzo podobną do siebie osobę. Są to osoby podeszły w wieku, którzy w latach 70. byli rywalami tenisowymi, grali w tenisa, mieli bardzo dużo sponsorów, występowali w telewizji, ale ich czar dawno już pryzł, więc postanowili obaj panowie zakwalifikować się i zgłosić do wariackiego wyścigu. Ale patrząc na ich rywalizację i ich charakter, to tak, przejdźmy najpierw do ich charakteru, jak i ich oczywiście żartów. Niestety zbyt dużo przyjaciół wyścigu niestety nie znaleźli, bardziej oni skupiali się na samych sobie, w sensie taki, że tylko to, co oni robili, to co oni mówili, oni tylko sami się z tego śmieli. Nikt tego inny za bardzo nie rozumiał z tego powodu, że przez ich, można powiedzieć, wiek, no patrząc na to, że większość uczestników wariackiego wyścigu to jest w okolicach lat 20, oni mieli około 70, więc to nie zbyt się, można powiedzieć, Gary Pitt rozumie z innymi zawodnikami wariackiego wyścigu, co jest troszeczkę, no szkoda, troszeczkę słabe, aczkolwiek moim zdaniem Gary i Pitt byli całkiem zabawnymi postaciami, mi się bardzo fajnie ich oczywiście oglądało, ale patrząc na ich rywalizację, to już w pierwszym odcinku Pitt sobie złamał oczywiście protezę, jedną z protez, tak naprawdę to była oczywiście proteza kolana, z tego co oczywiście pamiętam. W drugim odcinku aczkolwiek sobie całkiem dobrze radzili, ale wracając jeszcze sobie do pierwszego odcinka, potem w zemście Gary zepnął Pita oczywiście do wody za oczywiście mecz tenisa w latach 70. Ale Gary, biorąc wskazówkę na Tyrolce, też oczywiście spada do wody i praktycznie prawie że przegrali pierwsze wyzwanie. Natomiast drugi odcinek w Maroku radzili sobie całkiem nieźle i znaleźli się w strefie luzu na czwartym miejscu. Natomiast w trzecim odcinku Gary i Pitt nie radzili sobie zbyt dobrze. Na początku Pitt zasnął w taksówce. Nie powiedzieli obaj taksówkarzowi, gdzie mają tak naprawdę jechać i nie dotarli oczywiście do Paryża na czas i byli tak naprawdę na samym końcu razem z wegankami. Ale plan Gerego i Pitta był taki, żeby dostać się oczywiście do strefy luzu, gdzie trzeba potem, można powiedzieć, transportować ser do strefy luzu, więc oni postanowili iść za wegankami, żeby najpierw znaleźć ten ser i oczywiście potem na nim się poruszać po kanalizacji, oczywiście paryskiej, ale tutaj panowie spieprzyli sprawę, bo po dotarciu to oczywiście na ląd postanowili, że będą swój kawał sera nieść, ale niestety to ich na tyle spowolniło, że mający karę starzy wywiatacze byli w stanie ich oczywiście wyprzedzić i dotarli na strefę luzu razem ze starymi wywiataczami Noah i Owenem. Ale że nogi Gerego nie znalazły się w strefie luzu, przez to właśnie, jakby to można powiedzieć, tenisowi rywale niestety odpadli. Trzeba też wspomnieć, że tenisowi rywale Gary i Pitt pojawili się też w finałowym odcinku wariackiego wyścigu, gdzie nikomu tak naprawdę nie kibicowali, ale przystali do, można powiedzieć, wspólnego zdjęcia. Zrobili sobie wspólne zdjęcie razem z całą ekipą wariackiego wyścigu. Jak oceniam obie te postacie? Jak dla mnie całkiem spoko byli? Aczkolwiek to nie radzili sobie zbyt dobrze w wariackim wyścigu, ale bardzo mi się podobało ich łagodne usposobienie, śmieszne poczucie humoru i ogólnie taki pozytywny styl bycia. Mimo że rywalizowali ze sobą i jeden drugiego chciał na przykład w pierwszym odcinku wykopać i dokuczyć, to uważam, że panowie naprawdę są całkiem spoko postaciami. Ja ich akurat, można powiedzieć, że bardzo lubiłem, bardzo ich kibicowałem, żeby doszli jak najdalej, no ale cóż, niestety się nie udało i odpadli praktycznie, no odpadli jako trzeci, tak na dobrą sprawę. No cóż, mówi się trudno, no nawet nie jak trzeci, no odpadli w sumie, odpadli oczywiście jako trzeci od końca, nie? Od samego początku, czyli no odpadli w sumie jako 16. Odpali na 16 tak naprawdę miejscu, bo było 18 drużyn, więc naprawdę to niezbyt dobrze sobie poradzili, ale ja ich doceniałem za ich poczucie humoru i bardzo, można powiedzieć, fajne obycie ze sobą, jak się oczywiście traktowali. Widać, że byli może rywalami, ale widać, że panowie bardzo siebie lubili i to mi się akurat bardzo podobało w tych postaciach. Jeśli by kiedykolwiek powstał wariacki wyścig 2,
chciałbym tych obu panów jeszcze zobaczyć, aczkolwiek pewnie do tego nigdy nie dojdzie. No cóż, a co wy sądzicie o graczach tenisowych albo tenisowych rywalach? Napiszcie w komentarzach, ja się z wami żegnam i życzę wam miłego wieczoru. Do zobaczenia i cześć! Do następnych materiałów na Totalnych Dramaturgach. Na razie!